Mam na imię Patrycja, jestem dietetykiem oraz byłym sportowcem. Wraz ze Spiżarenką prowadzę dla Was edukację żywieniową i dziś porozmawiamy na temat zastosowań, właściwości i wartości odżywczej mąki krupczatki. Nie każdy wie, że mąka krupczatka jest mąką pszenną typ 450. Zastanawialiście się kiedyś, co właściwie oznacza typ mąki? Typ mąki jest to zawartość składników mineralnych, które przedostają się do niej w trakcie przemiału mąki. Mąka krupczatka charakteryzuje się niskim udziałem tych cennych pierwiastków, podobnie jak popularna mąka tortowa. Są tego samego typu, jednak mąka krupczatka jest mąką pszenną gruboziarnistą, konsystencją przypomina kaszkę. Krupczatka charakteryzuje się dużą zawartością węglowodanów. Z tego właśnie względu zaliczamy ją do produktów wysokokalorycznych. Znajdziemy w niej także wiele cennych składników mineralnych, m.in. wapń, magnez, fosfor lub potas. Mąka krupczatka to także źródło witamin z grupy B, a także białka. Ze względu na swoje pochodzenie zawiera duże ilości glutenu. Gluten jest białkiem, które znajduje się w pszenicy i w jej odmianach, czyli w życie i jęczmieniu. Kiedy mąka tych ziaren zaczyna łączyć się z wodą, gluten tworzy lepką, kleistą sieć. I to właśnie dzięki tej właściwości ciasto nam pięknie wyrasta, jest sprężyste, elastyczne, dobrze smakuje. Dziś gluten znajdziemy w wielu produktach żywności przetworzonej, m.in. w wędlinach, parówkach, wszelkich wyrobach garmażeryjnych, kostkach bulionowych, a nawet w piwie. Nie jest wskazany dla osób chorych na celiakię albo posiadających silną nietolerancję pokarmową. Wtedy te osoby lepiej, aby wybierały mąki bezglutenowe, ale o nich będzie osobny film. Podobnie jak każda inna mąka pszenna, nie powinna być spożywana przez osoby chore na cukrzycę bądź insulinooporność. Zawiera bowiem wysoki indeks glikemiczny, przez co będzie powodowała szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Specyficzna struktura mąki krupczatki sprawia, że znalazła ona zastosowanie w wielu produktach i wypiekach. Mąka krupczatka jest idealna do wypieku kruchych ciast, rogalików, faworków czy kruchych babeczek. Sprawdzi się także jako podsypywanie do ciasta na pizzę, a także jest idealna do panierowania mięs bądź zagęszczania sosu. Czy mąka krupczatka to samo co skrobia ziemniaczana? Otóż nie. Mąka krupczatka przede wszystkim zawiera gluten. Jest bogata w ten składnik i dzięki temu mąka staje się kleista. Skrobia ziemniaczana natomiast różni się przede wszystkim konsystencją, barwą i pochodzeniem. Skrobia ziemniaczana pochodzi z bulw pędowych ziemniaków, nie zawiera glutenu, a także nie zmienia smaku potraw. Mąka krupczatka to szerokie zastosowanie w kuchni i niezbędny produkt. Pamiętajcie, że wybierając odpowiednią mąkę, kierować się najwyższą jakością, pochodzeniem, sprawdzić, czy produkt nie był stabilizowany chemicznie. Mąki dostępne w Spiżarence pochodzą z polskich rodzimych upraw. I taka też jest mąka krupczatka.